W branży spożywczej bardzo ważne jest następstwo produkcji, a to dlatego, że robiąc na przykład w takim kociołku, który tu Państwo widzicie, potrawę pierwszą, po niej drugą, trzecią, czwartą, ważne jest, co robiliśmy, co będziemy robić, dlatego że możemy spowodować, że nasze produkty będą niezbyt zdrowe dla człowieka i mogą zagrażać zdrowiu człowieka, bo na przykład będziemy przenosili zanieczyszczenia krzyżowe, czyli coś, co nazywa się kontaminacją. I ja właśnie taki przykład chcę przerobić, tutaj pokazać, jak można, używając systemu do harmonogramowania produkcji HALA-PS, unikać kontaminacji, tak, żeby postępować zgodnie ze wszystkimi przepisami, które obowiązują i od strony ustawowej, i od strony danego przedsiębiorstwa. Zbudowałem taki model, że wymyśliłem sobie, że będę w tym kociołku, który tu Państwo widzicie, budował sobie będę sobie w ramach tego kociołka gotował cztery potrawy. Potrawę pierwszą, której będzie tylko mleko, czyli będzie alergen mleko. W potrawie drugiej będą dwa alergeny, mleko i pszenica. W potrawie trzeciej będzie mleko, pszenica i jajko, czyli trzy alergeny, a w potrawie czwartej będzie mleko, pszenica, jajko i owoce morza. I teraz tak, te alergeny, które niestety nie mogą mi się przenosić między potrawami, powodują, że ja muszę ten kociołek wyczyścić, muszę zaplanować czyszczenie kociołka w zależności od tego, co po czym będzie produkowane. No i ja założyłem coś takiego, że że w ogóle zmiana zacznie się od tego, że nie będzie żadnego mycia, ponieważ założyłem, że na końcu każdego dnia poświęcę 120 minut na umycie mojego kociołka. Ale później, jeżeli będę coś gotował i będę gotował dwie takie same potrawy po sobie, to nie muszę myć, bo nie ma żadnego zanieczyszczenia dodatkowym alergenem mojej potrawy, bo to jest ta sama potrawa. Po prostu nie zmieściła się do kociołka w ramach takiego zasobu wsadowego. Jeżeli dołożę dowolny alergen, dowolny, czyli czy mleko, pszenica, jajko, owoce morza, muszę przez 10 minut poświęcić czas na czyszczenie tego zbiornika, zanim to zrobię. Jeżeli usunę dowolny alergen, to żeby mi się te alergeny nie przedostały do kolejnej potrawy, potrzebuję 60 minut. Ale jeżeli usunę owoce morza, potrzebuję 120 minut, więc bardzo, bardzo dużo. Założyłem sobie, że zasymuluję sobie taką sekwencję, że najpierw zrobię potrawę trzecią, która ma trzy alergeny, potem potrawę pierwszą z jednym alergenem, potrawę czwartą z czterema alergenami i potrawę drugą z dwoma alergenami. Na początku powinienem mieć zerowy czas przezbrojenia, ponieważ rozpocząłem zmianę, a powinien być mój kociołek umyty na zmianie poprzedniej. Przechodząc z potrawy trzeciej na pierwszą, pozbywam się dwóch alergenów, czyli zgodnie z moją tablicą usunięcie dowolnego alergenu powoduje, że muszę zaplanować automatycznie 60 minut na czyszczenie kociołka. Później dodaję aż 4 alergeny, dodanie dowolnego alergenu 10 minut. A potem pozbywam się alergenów dwóch, ale pozbywam się owocy morza, więc 120 minut czasu potrzebuję na zaplanowanie czegoś takiego. No dobrze, w takim razie zobaczmy sobie, jakby to mogło wyglądać w oprogramowaniu HALA-PS. Otóż ja sobie założyłem, że żeby to zasymulować, mam jeden kociołek, tak jak to było pokazane na tym slajdzie. Muszę obsłużyć go aż czterema tablicami takimi macierzy przezbrojeń. Każda tablica będzie dotyczyła wprowadzenia albo odjęcia alergenu. No i na przykład zanieczyszczenia krzyżowe 1, tak to nazwałem, wprowadza alergen pierwszy, którym jest brak, jeżeli jest brak na brak alergenu, to nic się nie dzieje, nie muszę nie robić. Jeżeli nie było alergenu i wprowadzam alergen typu mleko, bo pierwsza dotyczy mleka, to potrzebuję zgodnie z moją tablicą 10 minut na umycie. Jeżeli było mleko i pozbywam się alergenu, potrzebuję 60 minut na umycie. I teraz te kolejne tablice są dokładnie takie same, tylko że dotyczą innych alergenów. Tutaj na przykład tablica czwarta dotyczy owoce morza i tutaj jak pozbywamy się go jest 120 minut, więc to wszystko, co tam pokazałem, jest tutaj obowiązujące. Zasterowałem oczywiście tymi pozycjami w ramach parametrów 3D, bo tutaj w HALA-PS steruje się parametrem 3D i się opisuje, które alergeny dany produkt ma, co zaraz pokażę. Ale spróbujmy sobie zaharmonogramować tą produkcję. Mam tutaj tą sekwencję dokładnie, która była na slajdzie, czyli potrawa trzecia, pierwsza, czwarta, druga.
Spróbuję sobie to zaharmonogramować i popatrzmy sobie, czy rzeczywiście system powoduje, że będę unikał kontaminacji. No dobrze, popatrzmy sobie na harmonogram. Mamy najpierw, tu widać rzeczywiście, w tych nawiasach kwadratowych ja umieściłem numery tych potraw, żeby tutaj przy operacjach to wyróżniać, czyli trzecia, pierwsza, czwarta, druga. Tak się zaharmonogramowało, jak chciałem. W pierwszym, proszę zobaczyć, nie mam czasu przezbrojenia, bo umyłem poprzedniego dnia. A popatrzmy, co na ostatnim. Powinno być bardzo dużo, no są 2 godziny, czyli 120 minut. To, co zaplanowałem. Co mamy tutaj? 10 minut, bo tutaj dołożyłem sobie dodatkowy alergen. Jak ja do tego podeszłem? Tutaj mam chyba taki właśnie najbardziej reprezentacyjną pozycję. No już proszę bardzo, więc ja to zrobiłem w ten sposób, że właśnie te moje pozycje, którymi steruję, mam tutaj te 4 alergeny przy danej pozycji. Potrawa druga ma 3 alergeny, przepraszam, 2 alergeny, przepraszam. Potrawa druga ma 2. Ma mleko, pszenicę, trzeciego i czwartego alergenu nie ma. I właśnie z tego zbudowałem matrycę i mam system, który unika kontaminacji. Czy to nie jest piękne, proszę Państwa? Można to zaplanować. Takie działania, które no niestety nie są proste. Zresztą zbudowanie tej matrycy przezbrojeń, którą pokazałem, nie jest banalne. Nie jest banalne, ponieważ unikanie tego, co tutaj pokazałem, no nie jest tematem trywialnym. To, co właśnie jest pokazane Państwu tutaj w ramach tej tabeleczki. To tyle. Jeżeli to jest ciekawe, jeżeli też macie Państwo problemy z kontaminacją i z planowaniem pracy tak, aby unikać tej kontaminacji i chcielibyście to robić automatycznie z wykorzystaniem oprogramowania HALA.PS, zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Janusz Pikiel.